wieczorze Telewizja Republika. Czas na polityczne podsumowanie dnia. Pani Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost. Dobry pani wieczór. Gazeta Kania. Przepraszam bardzo, Gazeta Polska, ale Dorota Kania. I portal niezależna.pl. Dobry wieczór. Dzisiaj mam dzień przejęzyczeń. Bardzo Państwa za to przepraszam. Widocznie po długim weekendzie. Chwila odpoczynku. Dzisiaj pytamy Państwa o to, czy afery związane i łączone z panem posłem Janem Burym mogą rozsadzić koalicję rządzącą. Jeżeli Państwa zdaniem jest to scenariusz realny, wówczas proszę o wysłanie SMS-a o treści 1 na numer 72075, a jeżeli nie, no to SMS o treści 2 na ten sam numer. No właśnie, to samo pytanie do pani. Czy to, co się dzieje od kilku ładnych miesięcy tak naprawdę, z różną intensywnością, bo to tak trochę sprawa się wycisza, później znowu dochodzi do jakiejś chwilowej eskalacji, ale to, co się dzieje wokół posła Burego i szerzej wokół PSL-u, może doprowadzić do tego, że no, tarcia, powiedzmy, między Platformą a PSL-em będą bardzo mocno narastać tuż przed wyborami? Mamy bardzo ciekawą sytuację, bo chciałam zauważyć, że w tej chwili bardzo się uaktywnił Waldemar Pawlak, więc on chce wykorzystać sytuację, żeby odbić władzę w PSL-u. Dyszy nad zemstą na Januszu Piechodzińskim, który mu zabrał przywództwo wśród ludowców. I tutaj jest sytuacja dość skomplikowana, taka złożona, bym powiedziała. Może nie tyle skomplikowana, co złożona. Z jednej strony mamy tarcia w samym PSL-u, czyli te różne frakcje się ścierają, a z drugiej strony mamy Platformę, która chce ograć koalicjanta do samego końca. To znaczy chce wykorzystać już do wyborów i przepchnąć wszystkie rzeczy, które chce zrobić. No tak, ale... Ale ja się zastanawiam, czy żeby zrobić wszystko to, co chce, żeby przepchnąć te, nie wiem, ustawy jeszcze, o pewno o wszystkich nie wiemy, pewne niektóre są niespodziankami, to czy trzeba aż takiego działania wokół pana posła Burego? Czy to nie jest tak, że... Absolutnie nie, bo jeżeli... Co może Platforma wyrzucić przed wyborami? Tylko to, co zainteresuje wyborców, a przeciw czemu opozycja nie odważy się zagłosować. No, czy ktoś zagłosuje przeciwko podwyższeniu pensji minimalnej o 100 zł, albo kwoty wolnej od podatku, albo podwyżek dla budżetówki? No nie, tutaj naprawdę koalicjant do tego nie jest potrzebny. Ta sytuacja, która się wytworzyła rzeczywiście wokół pana Burego, też pana Sawickiego, bo mamy też raport NIK w tle dotyczący lewaru, jest rzeczywiście dosyć ciekawa, bo wśród PSL-u można usłyszeć, że Platforma chyba wymyśliła sobie taki sposób, żeby zdjąć z siebie odium nieudanych rządów i wszystko zrzucić na PSL, żeby PSL był wszystkiemu winien. Czemu to tam nieważne, ale ponieważ przez ostatnie miesiące to PSL będzie tym chłopcem do bicia, no to, to po prostu ludzie zapomną o grzeszkach Platformy. I będą pamiętali afery PSL-u, tak? Tak, i będą, ale to jest tłumaczenie rzecz jasna PSL-u, prawda? To wiadomo, no oni jakoś tak muszą racjonalizować to, co się dzieje. Ale rzeczywiście jest to dziwna sprawa, żeby szef CBA skarżył się na jednego z posłów do pani premier za to, że coś tam napisał na blogu, że coś ujawnił, że coś tam. No, to są jednak jak do tej pory niespotykane ruchy. Wcześniej takich standardów nie było jednak. Tego typu sprawy się po prostu załatwia inaczej. W ogóle nie wiem, od kiedy to szef CBA się skarży na kogoś, że mu utrudnia i tak dalej. No, dziwna jest to historia i raczej bym to składała na karb tego, że pan Wojtunik po taśmach, które zostały ujawnione, jakoś tam postanowił odwrócić trochę uwagę od CBA albo poprawić notowania tej firmy, czy swoje własne. I stąd się pojawiła ta historia. Mamy wizerunek tego, który tak walczy. Tak, z posłem Burym. No, dokładnie. No, można, no przecież ile mamy czekać? Można to troszkę odwrócić i zapytać się, jaka siła jest w służbie specjalnej, jeżeli jej działanie jest paraliżowane przez list opublikowany na stronie internetowej jednego z posłów. To po pierwsze, a po drugie pytanie brzmi, sprawa na Podkarpaciu, sprawa tych nadużyć domniemanych na Podkarpaciu ciągnie się od roku oficjalnie, prawda? A nieoficjalnie to jeszcze dłużej. To znaczy od roku już wiemy, że się ciągnie, bo były aresztowania, były jakieś przeszukania i tak dalej. No i co? I po roku nic? Żadnego aktu oskarżenia? Trudno, żeby było aktu oskarżenia, skoro pani prokurator, która była w Rzeszowie, pani prokuratora apelacyjna została odwołana właśnie ze względu na tą aferę, więc tutaj ale mamy... Służby zawsze
bardzo, mają takie możliwości, bardzo, że mogą gdzie indziej. Ja się dokładnie na właśnie, tym nie znam. Właśnie nie ma takiej możliwości, dlatego że jeżeli prokuratura prowadzi postępowanie, tutaj służby nic do tego nie mają. Służby mają, to jest już taka specyfika służb, że one nie wykonują polecenia prokuratury, tak? I są narzędziem prokuratury do realizacji pewnych rzeczy. Ja też się zastanawiam, czy to tutaj tak samo nie troszeczkę nie jest taka gra obliczona na to, żeby przejąć część wyborców PSL-u, że tutaj już ten PSL jest tak straszny, a my mamy bardzo podobne, przecież tyle lat byliśmy razem w koalicji, że lepiej będzie, żeby pozyskać, po prostu odciągnąć, tak jak usiłowano przejąć elektorat lewicowy, to teraz jeszcze tych ludowców właśnie, żeby w najbliższych wyborach No tak, przejąć. Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście to tak może być, bo myślę, że to akurat Platforma wie doskonale, bo prawdopodobnie analizuje mnóstwo badań społecznych i wie, że jeżeli PSL traci elektorat, traci wyborców, no to traci na rzecz PiS-u, na Platformę Obywatelską. Ale tutaj tak nie do końca, dlatego że w tej chwili tutaj ta cała sprawa to nie jest tylko przyczyna. Ta w tej samej sprawie nie jest tylko jedna przyczyna. Przyczyn jest znacznie więcej. I tutaj naprawdę ona jest naprawdę sporo złożona, dlatego że z jednej strony mamy właśnie chęć przeciągnięcia przynajmniej części tych wyborców. No przecież przypomnijmy, czym jest PSL. To w większości to są jeszcze ci starzy działacze, to jest ZSL. Partia satelicka do PZPR-u. Ci ludzie jeszcze mają spory sentny do tych właśnie haseł głoszonych przez Platformę, przez Bolesława Komorowskiego. I tu może być również i ten efekt. No dobrze, to ja zadam pytanie w takim razie w taki sposób. Czy to, co się dzieje wokół posła Burego, ale wokół również pana ministra Sawickiego, słusznie przez panią przypomnianego, bo trochę dzisiaj zapomniany. No dzisiaj nie zapomniany. Przez moment, tutaj przynajmniej w wieczorze. Czy to jest na rękę Platformy Obywatelskiej? No właśnie moim zdaniem nie, bo to jednak nie jest tak, no że... No więc właśnie może ta rozgrywka i to wszystko, co się dzieje, dotyczy jednak czegoś, co się przeciera w Platformie Obywatelskiej. To też tak może być, dlatego że tak naprawdę wszystko, co się dzieje w rządzie czy w koalicji rządzącej w tej chwili, no jest taka specyfika, że idzie na konto Platformy Obywatelskiej. Może na konto dokładnie wykopać. No jeszcze nie. Kiedyś to było tak, że wszystkiemu winien był Donald Tusk, ale to dlatego, że on tak występował jednoosobowo zachęcał wyborców do głosowania i później jednoosobowo odnosił sukcesy. Z Ewą Kowacz jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, ona tak nie potrafi i dlatego też te wszystkie błędy nie idą na jej konto, ale idą na konto rządu, czyli Platformy Obywatelskiej de facto. Bo jeżeli popatrzymy na taśmy prawdy, czyli te taśmy, które zostały ujawnione przez Wprost, a ostatnio przez Do Rzeczy, to jednak to są taśmy, które uderzają głównie w rząd. I teraz, jeżeli mamy jakąkolwiek aferę w rządzie, no to się mówi, no to znaczy głównie w rząd, czyli w platformę, rząd, w tę część platformy. I teraz jakakolwiek afera też idzie na to konto, bo ludzie tam nie rozróżniają specjalnie, czy to jest poseł z tego układu, czy z tamtego układu. Ludzie nie rozróżniają, ale działacze Platformy Obywatelskiej, politycy Platformy Obywatelskiej rozróżniają, tak? I myślę sobie, że oni też jakby już w tym momencie zaczynają recenzować konkretną osobę, która jest liderem. Być może to nie jest rozgrywka na wyborców, tylko rozgrywka dla tych, którzy mogą coś zrobić. No teraz tylko pytanie teraz, która frakcja rozgrywa którą frakcję? No przede wszystkim trzeba się zastanowić, kto będzie beneficjentem tych wszystkich tarć i konfliktów i czyi ludzie w tej chwili się umacniają i kto jest na pierwszym planie, a właściwie w pierwszym planie troszeczkę schowany. Dzisiaj okazało się, że Bronisław Komorowski jutro wymienia szefa Sił Zbrojnych, prawda? Będzie to pan Różański i tak się jakoś składa. Pan generał pochodzi skąd? Z Wrocławia, z okręgu dolnośląskiego. Pan Wojtunik został szefem CBA w czasie, kiedy szefem MSWiA był Grzegorz Schetyna. Nazwisko Grzegorza Schetyny przejawia się cały czas w różnych układankach. Ja myślę, że on cały czas jednak chce zdobyć władzę w Platformie, chce się odegrać za te wszystkie lata upokorzeń, na które był skazany. I tutaj może być trop, kto zyska na tym wszystkim, prawda? Bo osłabiona Platforma jest łatwiejsza do przejęcia. Tutaj racja, pełna racja. Oczywiście, że to nie jest na rękę Platformie, ani PSL-owi, ani Platformie, ale osłabiona Platforma jest takim tworem, który można bardzo łatwo przejąć, zarządzić nim i powiedzieć, ja jestem tym Grzegorzem Wyzwolicielem, który na nowo szarpie cugle i
poprowadzi może nie do pełnego zwycięstwa, ale odbijemy się od dna. Znaczy, to możliwe jest, żeby Grzegorz Schetyna grał, przepraszam, no, na słaby wynik w wyborach parlamentarnych tej partii. No, jeżeli by coś takiego sobie wymyślił i realizował, to przestrogą już powinny być jednak wybory prezydenckie. Też chodziły wówczas takie słuchy, że część Platformy robiła wszystko, żeby pan prezydent nie za wysoko wygrał te wybory, żeby wygrał, ale nie za wysoko, żeby się za bardzo nie szerogęsił na scenie politycznej. Skończyło się, jak się skończyło. Więc jeżeli ktokolwiek w Platformie ma taki pomysł, żeby grać na słaby wynik, to powinien się mocno nad tym zastanowić. Ale ja nie sądzę, żeby robił to Grzegorz Schetyna. I nie sądzę, przypominam sobie rzeczywiście te głosy o tym, że takie były podobno nawet pretensje najbliższego otoczenia prezydenta Komorowskiego i jego samego, że Platforma za mało angażuje się w jego kampanię wyborczą. A ludzie, którzy pracowali na rzecz kampanii Bronisława Komorowskiego, to byli wszyscy ludzie od Grzegorza Schetyny, a począwszy od pani słynnej Jowity, która tam podpowiadała prezydentowi Komorowskiemu różne rzeczy, aż skończywszy na szefie sztabu, czyli panu Tyszkiewiczu, więc to jest wszystko, obraca się w kręgu, to są wszędzie, gdzie się człowiek nie obróci, to są ludzie związani w jakiś sposób z Grzegorzem Schetyną, którzy mają bardzo duże znaczenie w kluczowych rozstrzygnięciach ostatnich miesięcy. No tak, ale to jednak jest troszeczkę nielogiczne rozumowanie, że Schetyna grał przeciwko panu prezydentowi i przeciwko pani Ewie Kopacz. Na osłabienie. Tak, bo tego się na dwa fronty nie gra się. Można grać tylko na jeden front, bo inaczej to się przegrywa. Ale a Schetyna dobrze wie. Można. Oczywiście, że można, dlatego że w momencie, kiedy będzie bardzo źle, to trzeba będzie natychmiast wymienić premiera. I wtedy jest naturalnym, kto się jak zostanie premierem. No można, ja jestem przekonana, że do wyborów premier nie zostanie wymieniony. I pan Schetyna, jeżeli chce przejąć partię, to raczej powinien robić wszystko, żeby ona w miarę dobry wynik dostała w wyborach parlamentarnych. Ale po sukcesie wyborczym. Nie będzie sukcesu wyborczego. Wyborczego sukcesu nie będzie. To już wiemy. Widzimy sondaże, jakie są. I to w zasadzie wystarczy, żeby wymienić panią premier na stanowisku lidera po wyborach. Bo ona, żeby się utrzymać na tym stanowisku, musiałaby te wybory wygrać. Dziś wiemy, że to jest prawdopodobieństwo jest bardzo małe. No nie wiem, 10% może bym dała, że Platforma wygra te wybory. Na 90%, że je przegra. Więc nie ma tutaj sensu wykonywać tych ruchów, bo ta władza i tak wpadnie w ręce Schetyny. A osłabianie Platformy może się skończyć tym, że po prostu nie będzie czym rządzić po wyborach. Że będzie to klub tak mały, że nie będzie znaczący. No, nie będzie w stanie później przetrwać w opozycji, a potem powrócić do władzy, tak jak dosyć skutecznie jednak przetrwał 8 lat PiS w opozycji. Ja myślę, że tutaj też chodzi o takiego całkowite podporządkowanie sobie struktur i podporządkowanie sobie niepokornych. Przecież tlą się różne afery nie tylko w PSL-u, ale tak samo w Platformie. Przecież tuż przed Bożym Ciebie mieliśmy historię z aferą melioracyjną, zapomnianą troszeczkę, która bardzo silnie uderza w rząd również. Także tutaj, jeżeli kreślić scenariusz, że Grzegorz Schetyna chce tak odwetła przy okazji, a przede wszystkim chce przyjąć władzę w Platformie, bo Donald Tusk raczej tego nie chce, przynajmniej teraz, i na to nie wygląda, żeby się szykował do powrotu, to łatwiej jest zarządzać konfliktami, łatwiej jest zarządzać ludźmi osłabionymi niż mocnymi strukturami, prawda? No tak, ale to jest jednak strategia na po wyborach, a nie na przed wyborami. Bo strategia przed wyborami tego typu jest strategią samobójczą. Jednak skonfliktowane struktury nie pracują jak należy na partię, tylko się kłócą i wszyscy po prostu potem ten konflikt, dlatego że już jest w tej chwili walka o miejscach na listach. Właśnie teraz pytanie, kto będzie decydował o listach wyborczych w Platformie. To już dobrze, ja jeszcze podam wyniki naszej sondy. 38% z tych państwa, którzy brali udział w sądzie właśnie, uznało, że taki scenariusz jest możliwy, czyli że koalicja może mieć poważne problemy jeszcze przed wyborami, a 62%, że nie, po prostu wykluczyło ten scenariusz. No właśnie, pani premier Ewa Kopacz podobno na wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego mówiła, że ona rości sobie prawo do tego, żeby wprowadzać ostatnie korekty, czyli tak naprawdę korekty decydujące. No tak. Czy waszym zdaniem udaje się wyegzekwować to prawo dla siebie?
No a już nie mają tutaj możliwości takiej, żeby to zrobić i żeby na przykład panią Ewę Kopacz obalić. Naprawdę, to ona w ręku ma instrumenty. Ona może ludzi wyrzucać z partii, zawieszać w prawach członków i wstawiać na listy. Teraz jest taka sytuacja, że tutaj nikt inny do wyborów po prostu nie będzie miał takiej szansy. No, partie są ciałami, partie, tak. Ale partie są ciałami naprawdę, oprócz tego, że są autorytarne, jednak mimo wszystko mają pewne zasady i muszą się tymi zasadami kierować. Jeżeli w statucie jest, że na konkretnym gremium nie można odwołać lidera, no to nie można, nie ma takiej możliwości. Bardzo dziękuję. Pani Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost, Dorota Kania, Gazeta Polska i portal niezależna.pl. Były Państwa i moimi gośćmi. Za chwilę 12 krok. Zapraszam w imieniu Rafała Porzezińskiego. O 22.30 suma dnia. Proszę być z Republiką i wszystkiego dobrego.